Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym zatrudniania cudzoziemców. Dzisiaj naszym gościem jest specjalistka zielonej linii Barbara Pfeiffer. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry. Chciałabym Cię zapytać, w jakiej sytuacji jest wydawane zezwolenie na pobyt i pracę? Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce i zamierza zostać tutaj w celu wykonywania pracy, może się ubiegać właśnie o zezwolenie jednolite na pobyt i pracę. W jakim celu zatem jest wydawane zezwolenie na pobyt i pracę oraz co ono zawiera? Zezwolenie reguluje kwestie legalnego pobytu w Polsce i wykonywania pracy u wskazanego pracodawcy. Reguluje również warunki zatrudnienia. W decyzji wskazane są dane konkretnego pracodawcy, u którego ma pracować cudzoziemiec, dane tego cudzoziemca, rodzaj umowy, stanowisko, a również najniższe wynagrodzenie, które może ten cudzoziemiec u tego pracodawcy zarabiać. Na podstawie zezwolenia wydawana jest karta pobytu, która reguluje kwestie i pobytu tutaj legalnego w Polsce i wykonywania pracy u wskazanego pracodawcy. Karta również uprawia do wielokrotnego przekraczania granicy przez tego cudzoziemca. A co powinien zrobić cudzoziemiec, który pracę utraci? Jeżeli cudzoziemiec zakończył pracę u pracodawcy wskazanego w zezwoleniu jednolitym, powinien w ciągu 15 dni roboczych poinformować o tym wojewodę. I jeżeli zamierza zostać tutaj w Polsce w związku z wykonywaniem pracy tym razem u innego, nowego pracodawcy, to w ciągu 30 dni złożyć nowy wniosek o nową kartę pobytu właśnie w związku z wykonywaniem pracy u tego nowego pracodawcy. Wtedy ta karta, którą posiada, zachowuje ważność do momentu uzyskania nowej decyzji wojewody. A jak wygląda kwestia wynagradzania w przypadku cudzoziemców? Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to zezwolenie określa najniższe wynagrodzenie, które cudzoziemiec może osiągać pracując u tego pracodawcy. Wynagrodzenie musi być porównywalne do wynagrodzeń innych pracowników pracujących na podobnych stanowiskach. Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o zezwolenie na pracę? Wniosek należy złożyć do Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca i należy go złożyć najpóźniej w dniu ostatniego legalnego pobytu w Polsce. Tutaj należy zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych urzędach należy mailowo bądź telefonicznie umówić się na wizytę. A ile wynoszą opłaty w tym wypadku? Złożenie wniosku wiąże się z opłatą skarbową w wysokości 440 zł plus 50 zł za wydanie karty pobytu. Co jest warunkiem wydania zezwolenia na pracę cudzoziemcowi? Jednym z warunków jest uzyskanie opinii starosty. Opinię starosty wydaje Urząd Pracy właściwy dla miejsca wykonywania pracy tego cudzoziemca. Aby taką opinię uzyskać, pracodawca zamierzający zatrudnić tego cudzoziemca składa do Urzędu Pracy ofertę i Urząd Pracy przeprowadza test, bada, czy na lokalnym rynku pracy jest możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych. Na taką opinię starosty czeka się od 14 do 21 dni maksymalnie. Urząd Pracy wydaje opinię starosty w terminie do 14 dni, jeżeli urząd nie ma możliwości przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, bądź też jeżeli ma możliwość zorganizowania takiej rekrutacji i ma kandydatów na to stanowisko, wtedy wydanie opinii trwa do 21 dni maksymalnie. Uzyskaną z urzędu opinię starosty należy dołączyć do wniosku o zezwolenie właśnie jednolite na pobyt i pracę. Jest to wymagany załącznik. A kiedy opinia starosty nie jest wymagana? Jest wiele sytuacji, kiedy przepisy zwalniają z uzyskania opinii starosty. Na przykład, jeżeli cudzoziemiec bezpośrednio przed podjęciem pracy u tego pracodawcy na zezwolenie co najmniej 3 miesiące przepracował na oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, wtedy ta opinia nie jest konieczna. Inną sytuacją jest uwzględnienie rozporządzenia wojewody, które określa wykaz zawodów deficytowych. I w tych zawodach określonych przez wojewodę opinii robić również nie trzeba.
Zezwolenie na pracę nie jest wymagane przy przedłużeniu zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy. Nie jest również wymagana przy wykonywaniu pielęgnacyjno-opiekuńczych prac, czy też jako pomoc domowa w gospodarstwie domowym na rzecz osób fizycznych. Opinia nie jest również wymagana w zawodzie trenera sportowego, sportowca, bądź też odbywających szkolenie lekarzy i lekarzy dentystów. Dziękuję Ci, Basiu, za rozmowę. Dziękuję. A Was zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka dotyczącego zatrudniania cudzoziemców. Do zobaczenia.